Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Po raz kolejny na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej odbędzie się kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie tej nekropolii. To już 6. społeczna zbiórka pieniędzy na ten cel. Kwesta będzie trwała od godziny 9 do 16. Jeżeli chodzi o naszych wolontariuszy, to jest około 30 osób zgłoszonych i można będzie nas rozpoznać po identyfikatorach, na których będzie emblemat akcji katolickiej, ponieważ organizatorem kwesty jest parafialny oddział akcji katolickiej przy parafii świętego Aleksandra w Suwałkach. Będzie emblemat akcji katolickiej, będzie oczywiście imię i nazwisko kwestującego, a także numer zbiórki, dlatego że każda zbiórka publiczna jest zgłoszona do odnośnego ministerstwa i dostaje swój numer identyfikacyjny i później po zakończeniu kwesty jest ona bardzo skrupulatnie, co do grosza, rozliczane. Nekropolia jest najstarszym miejscem pochówków w Suwałkach. Za 2 lata będzie liczyła 200 lat. Wcześniej cmentarz parafialny znajdował się w obecnej lokalizacji Parku Konstytucji 3 Maja. Na jego terenie znajdował się również drewniany kościół pochodzący z czasów lokacji kamedulskiej. Ówczesna 100-letnia świątynia nie była w najlepszym stanie, który znacząco pogorszyła w 1818 roku gwałtowna burza, jaka przeszła nad miastem. W efekcie w 1819 roku zapadła decyzja o budowie nowej świątyni i relokacji cmentarza parafialnego. W nowym miejscu pobudowano pierwotnie drewnianą kaplicę, ale w połowie XIX wieku została ona rozebrana, a w jej miejscu powstała aktualna kaplica z granitowych kamieni. Autorem projektu był Suwałczanin Karol Majerski. W tym czasie wokół rzymskokatolickiego cmentarza powstały nekropolie innych wyznań – ewangelicka, prawosławna, grekokatolicka, żydowska, muzułmańska. Wyjątkowy zespół cmentarzy 7 wyznań wpisany jest do rejestru zabytków. Na przestrzeni niemal 200-letniej historii cmentarz na Bakałarzewskiej to miejsce pochówku wielu wybitnych Suwałczan. Spoczywają tutaj księża Kazimierz Hammerschmidt, Jerzy Zawadzki. Pochowano tu prochy Edwarda Szczepanika, Teofila Noniewicza i innych. Są tam także zbiorowe mogiły ofiar terroru niemieckiego, peowiaków, 11 powstańców sejneńskich. W kwaterze znajdują się również pomniki żołnierzy AK, WiN-u i pułku ułanów grochowskich imienia generała Dwernickiego, poległych w latach 1917-20. Tegoroczna zbiórka ma taki szczególny wymiar, ponieważ dokonujemy jej w roku stulecia niepodległości naszej ojczyzny i właśnie w takim czasie szczególna uwaga nasza przyciągana jest ku naszej tożsamości narodowej, ku naszej pamięci. Pamięć o naszych przodkach to jest zarówno obowiązek chrześcijanina, jak i Polaka.